Dzień dobry, witam was ponownie w miejsko-gravelowych klimatach, ale już uspokajam, że dzisiaj żadnego gravela nie będzie, ani żadnego innego dziwactwa, bo jedziemy sobie nagrać ciekawy, aczkolwiek najzwyklejszy, tradycyjny rower szosowy, czyli Crossa Vento 6.0, który moim zdaniem jest jednym z bardziej racjonalnych modeli w szosowej ofercie polskiego producenta. Dawno nie było u nas zwykłej, tradycyjnej szosy. Nie dość, że po prostu jest to rower szosowy, to jeszcze jest to rower z hamulcami zwykłymi, szczękowymi, bez żadnej hydrauliki, bez tarcz, bez dziwnych rozwiązań. Nie jest to gravel, więc myślę, że wiele osób, która już była zmęczona wszystkimi nowymi trendami, koncepcjami, będzie zadowolona, że taki rower na naszym kanale w końcu ląduje. Cross Vento 6.0, czyli moim zdaniem jeden z najbardziej racjonalnych rowerów szosowych w ofercie Crossa, w aktualnej ofercie szosowej Crossa, bo w przyszłym roku będzie rewolucja, ale tutaj nic wam nie mogę zdradzić, dopiero niedługo zobaczycie coś więcej w tym temacie. Rower karbonowy, to jest podstawowy model karbonowy w ofercie Crossa i naprawdę w tym roku wydaje mi się, że Vento 6.0 osiągnęło taką naprawdę najbardziej rozsądną i racjonalną formę, jaką kiedykolwiek mogło uzyskać i ten rower naprawdę nie dość, że wygląda, to jeszcze jeżeli chodzi o stosunek ceny do możliwości naprawdę się broni. Kosztuje 5999 zł. Przypominam, za rower już w pełni karbonową ramą i widelcem. Rower na systemowych kołach, do których zaraz dojdziemy i z pełną grupą napędową Shimano Tiagra, bo Cross nie miesza grup napędowych. Taką ma strategię. Chwała za to, że akurat jeżeli chodzi o ten punkt, to w Crossie nikt nie kombinuje i po prostu stosuje pełne grupy napędowe. Co więcej, rama. Jeżeli chodzi o geometrię, ciekawy temat, bo moim zdaniem akurat karbonowe Crossy, te na klasycznych hamulcach, to jedne z ostatnich modeli na rynku w tym przedziale cenowym, które są rowerami od geometrii bardziej wyścigowej niż Endurance. Naprawdę bardzo, bardzo klasyczna linia tego roweru. Klasyczna, dość niska główka. Mamy tutaj jeszcze założone dwie podkładki i wysoką nakładkę na stery. Jakby zejść do zera, to zyskujemy rower o linii prawie, że jak stare, dobre Cannondale Super Sixy. Naprawdę bardzo, bardzo ładna, wyścigowa pozycja na tym rowerze, jest łatwa do osiągnięcia. Mamy oczywiście dwa mocowania do koszyków na bidon. Mamy mocowanie przedniej przerzutki Direct Mount, czyli jest ona wkręcana tutaj do ramy. Ładnie to wszystko jest wykonane. Lakier jest matowy, ale nie jest taki bardzo chropowaty mat. Tutaj na bokach nam się pojawia taka bardziej chropowata aplikacja, ale nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o utrzymanie tego w czystości. Oczywiście nie jest tak jak w lakierach z połyskiem, będę to powtarzał do upadłego. Nie jestem fanem matowych lakierów, jestem fanem tego, że rower szosowy zawsze podczas wychodzenia na rower ma być idealnie czysty, w związku z czym krople potu, zacieki ze słodkich napojów są od razu widoczne na tego typu lakierach, ale cóż, taka jest moda. Napęd. Mamy tutaj Tiagrę o dość hardkorowym dla wielu osób stopniowaniu, ponieważ jest tutaj przerzutka kolba 5236. No i z tyłu dzieje się najciekawsza historia. Od pewnego czasu zwracaliśmy na to uwagę, że Cross stosuje w swoich rowerach szosowych kasety 1125. Co więcej, w Crossie tego typu kasety zdarzają się też w rowerach damskich, a to już jest naprawdę niezła jazda, bo 1125, okej, jeżeli mieszkacie na Mazowszu, jeżeli mieszkacie gdzieś w Płaskopolsce, to da radę, ale dla kogoś, kto zaczyna przygodę z kolarstwem szosowym, a nie ukrywajmy, że tego typu modele wybierają często osoby wcale nie jakoś bardzo zaawansowane, to jednak 25C na góry to będzie mało. Da się tutaj założyć na szczęście 28, nawet można by kombinować jeszcze lżejszymi przełożeniami, ale fabryczne 1125 to jest moim zdaniem kaseta na zdecydowanie płaskie rejony. Hamulce z Tiagry oczywiście mamy zwykły aluminiowy wspornik siodła, natomiast już zacisk jest karbonowy. Taka ciekawostka, zresztą bardzo, bardzo ładny. Siodło Cross, takie raczej kanapowate. Dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony jeszcze do szosy, do twardych siodełek, to jest to siodełko stosunkowo komfortowe.
Bardzo prosty kokpit z kierownicą, która ma takie lekkie aero spłaszczenie przy stronę mostka, ale ogólnie rzecz biorąc wygląda w miarę estetycznie. Owika jest strasznie nieprzyjemna do tyku, taka twarda, zdzierająca łapy, element na pewno do zmiany, ale to powtarzam przy prawie każdym rowerze, że jeden z podstawowych elementów, na którym producenci oszczędzają. Mamy oczywiście klamko manetki Shimano Tiagra. No i najciekawszy element moim zdaniem w tym rowerze i duży plus dla Crossa za akurat ten element to koła. Mamy tutaj FSA Vision Team 30, czyli koła aluminiowe oczywiście, ale już koła z aerodynamicznymi szprychami i koła bardzo ładne. One, zwłaszcza jak są nowe, kiedy są całe czarne, wyglądają z dalsza na dużo droższe niż są w rzeczywistości. Wyglądają na karbonowe wręcz. Oczywiście czar pryska, kiedy pojeździmy trochę w deszczu, zwłaszcza w górach i pohamujemy więcej w deszczu, bo nie ma bata. Rand tej obręczy z czasem się zdziera i wychodzi nam tutaj spod spodu kolor taki srebrny, aluminiowy. Wygląda to tak jak każde inne aluminiowe koła, więc weźcie to pod uwagę. Jak zacznie wam się to zdzierać, to nie jest wada fabryczna, to nie jest jakiś problem z kołami. Tak po prostu jest. W pewnych warunkach, zwłaszcza jeżeli dużo jeździcie w deszczu, jeżeli pojawi się piasek i brud plus tarcie od klocków hamulcowych, to te obręcze będą z czasem srebrne. Mówię, z autopsji miałem już przynajmniej dwóch rowerach do czynienia z tymi kołami swoich i po prostu wiem, jak to wygląda. Opony 25C, Schwalbe Lugano, taki allrounder, opona na różne warunki pogodowe zmienne, mamy tutaj trochę bieżnika, który odprowadza nam wodę, natomiast zmieści się do tego roweru 28, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, co ja gorąco polecam, bo jestem wielkim fanem opon 28 mm na szosie, sam na takich już od długiego czasu jeżdżę, to spokojnie jeszcze tego typu opony tutaj do tego roweru zmieścicie. Na koniec, jak to zwykle u nas, plusy, minusy, rozmiar. Powiem to już po raz milionowy, ale będę powtarzał zawsze, ponieważ wiem, że tak naprawdę wiele osób ogląda te filmy po raz pierwszy. Ja mam 1,78 m wzrostu, to jest MK i to byłby rower, który bym wybrał. Ja jeździłem kiedyś przez cały sezon na topowym ówcześnie Vento 7.0 z Ultegrą właśnie w rozmiarze M i byłem z tego rozmiaru bardzo zadowolony. Rower był reaktywny, dość sztywny, fajnie mi się na nim jeździło i dalej bym przy tym rozmiarze pozostał, czyli wybrałbym rozmiar M, aczkolwiek ja bym sobie zamontował tutaj dłuższy mostek do tego roweru, ale to już jest kwestia indywidualnych preferencji. Wolałbym tutaj troszeczkę dłuższy mostek w tym konkretnym rowerze. Jeżeli macie powyżej 1,80 m, to zdecydowanie wybierzcie rozmiar L. Jeżeli macie wzrost podobny do mnie, a chcielibyście troszeczkę bardziej spokojny i komfortowy rower, to też wybierzcie L-kę. Mniej więcej 1,78 m do 1,80 m. Jeżeli szukacie dynamicznego roweru, to M. Od 1,77 m można już myśleć nad L-ką, jeżeli szukacie roweru bardziej takiego komfortowego i statecznego. Takiego, który jest bardziej po prostu na przykład stabilny na zjazdach. Plusy i minusy. Tradycyjnie, jeżeli chodzi o plusy, moim zdaniem akurat w tym rowerze stosunek ceny do możliwości. Pełna Tiagra, carbon, systemowe, fajnie wyglądające i dość sztywne koła. To zdecydowanie są plusy w tym rowerze, zwłaszcza zastosowanie pełnej grupy napędowej. Nie ma tej kombinowania, jeżeli chodzi o komponenty i to jest dla Crossa duży plus i fajnie, że to robią w swoich rowerach szosowych. Jeżeli chodzi o minusy w tym rowerze, no to parę się znajdzie. No po pierwsze ta kaseta. O ile, tak jak mówiłem, mieszkacie gdzieś na północy czy w środku Polski, to nie będzie problem. Jeżeli mieszkacie w górach, to będzie problem, bo praktycznie nikt już nie używa tego typu kaset fabrycznie w rowerach, które są przeznaczone dla osób o, no powiedzmy, że jeszcze niezbyt wyrobionej nodze, więc to jest element do zmiany. Opony, których ja nie lubię, bo moim zdaniem są oponami po pierwsze ciężkimi, po drugie nie oferującymi ani dobrej przyczepności, ani jakichś fenomenalnych właściwości, jeżeli chodzi o odporność na przebicie. Ja wiem, że są osoby, które powiedzą, że jeżdżą i jest dobrze, ale tak można o wszystkim powiedzieć. Po prostu jeżeli spróbujecie różnych opon szosowych, a ja zachęcam po prostu do próbowania nowych modeli, to zobaczycie, że modele poszczególne potrafią się między sobą różnić właściwościami takimi właśnie jak przyczepność na mokrym, szybkość toczenia, łatwość toczenia na suchej, dobrej nawierzchni. Warto z oponami eksperymentować. No i jeszcze tradycyjnie owika. Po prostu zdzierająca dłonie, niewygodna i twarda, ale to też jest element, który powiedziałbym, że mocno bazuje na indywidualnych preferencjach i na dobraniu tego, co wam będzie pasowało. Natomiast już sama kierownica nie jest brzydka. W większości tańszych rowerów szosowych ładuje się takie zwykłe rurki, a tutaj jednak to spłaszczenie powoduje, że ona wygląda całkiem ciekawie.